Joanna Opozda wybaczy Antkowi Królikowskiemu? Zaskakujące kulisy ich relacji. Joanna Opozda i Antek Królikowski od dłuższego czasu prowadzą medialną kłótnię. Byli partnerzy czekają na rozwód i wciąż przerzucają się kolejnymi oskarżeniami. W ich relacji może jednak nastąpić przełom, którego nikt się nie spodziewał. Czy Opozda wybaczy ojcu jej syna? Joanna Opozda została porzucona przez Antka Królikowskiego krótko po ślubie, gdy czekała na narodziny ich syna. Wincent nie urodził się w pełnej rodzinie, a jego rodzice od dłuższego czasu prowadzą medialny konflikt. Niedawno Opozda wytknęła byłemu partnerowi, że nie płaci alimentów i nie widział syna od 8 miesięcy. W odpowiedzi Królikowski wyznał, że aby spłacić zaległe zobowiązania, zdecydował się sprzedać dom. Wyjaśnił też, dlaczego tak rzadko widuje się z synem. Choć trudno wyobrazić sobie moment pojednania rodziców Wincenta, Joanna ma poważnie myśleć o zakończeniu kłótni z Antkiem. Na jaw wyszły zaskakujące kulisy ich relacji. Tak wyglądają relacje Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego. Asia wyszła z kryzysu. Joanna Opozda pozostaje w bliskich relacjach z Ewą Mingę. Projektantka niedawno postanowiła publicznie wypowiedzieć się na temat przyjaciółki i skomentowała jej aktualną sytuację. Co napisała o aktorce? Zdaniem Mingę Opozda od zawsze musiała mierzyć się z hejtem. Kiedyś była za ładna, za brzydka, żadna aktorka, złapała Antka i inne bzdury. Później świat wirtualny ją pokochał, bo Antek ją zdradził. Tacy jesteśmy, po polsku, po naszemu. Dostała w twarz i to gruby nokaut, to przytulimy, oceniała reakcję internautów gwiazda. Według informacji przekazanych przez projektantkę Opozda najgorsze ma już za sobą. Asia wyszła z kryzysu, postanowiła żyć, zamknąć ciężki rozdział życia, nigdy do końca pewnie go nie domknie. Sama namawiam ją jako doświadczona matka, która samotnie wychowała dwóch synów. Że jej syn będzie szczęśliwy tylko wtedy, kiedy ona będzie szczęśliwa i znowu polowanie na czarownicę, bo była w klubie ze znajomymi, bo jest na ściance. A co z dzieckiem? Ma się dobrze, byłam, widziałam, tuliłam, zapewniała. Na zakończenie Mingę wspomniała o stosunku Opozdy do Królikowskiego. Ku zaskoczeniu wielu fanów aktorki mama Wincenta ma próbować wybaczyć byłemu partnerowi. Jestem na tyle blisko z Asią, że znam prawdę od podszewki i możecie mi wierzyć, że to fantastyczna matka i kobieta. Powinnam pisać pana Antoni, nie znam osobiście człowieka, ale mam nadzieję, że się zreflektuje. Nie wiem, kto nim steruje, ale przegrywa na tym tylko dziecko i on. Dzieci z deficytem ojca, długa historia dla psychologa. Wiem, że Asia pracuje nad tym, aby mu wybaczyć, przekazała gwiazda, a Opozda podziękowała jej za te słowa w komentarzu.